Krok drugi. Boża wola, a Twoje uczucia. Załóżmy, że któregoś dnia zostałeś powiadomiony o otrzymaniu czeku od jednego z multimiliarderów. Czek wystawiony na Twoje nazwisko na sumę 10 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie byłbyś niezwykle podekscytowany z tego powodu, ale jednocześnie nasunęłyby ci się pewne wątpliwości. Na pewno obejrzałbyś go kilka razy, by się upewnić, czy rzeczywiście przeznaczony jest dla ciebie. Czujesz się szczęściarzem i dlatego pokazujesz go kolegom i sąsiadom. W końcu zaczynasz planować, jak wydać te pieniądze albo jak je zainwestować, czy może odłożyć na jakąś okazję, która może pojawić się w przyszłości. Wreszcie nadchodzi dzień, w którym możesz pójść do banku, by zrealizować czek. Jednak tego dnia nie czujesz się najlepiej. Podekscytowanie też już minęło. Mocno przeziębiony i z bolącym gardłem wybierasz się do banku. Być może czujesz się trochę winnym z tego powodu, że właściwie nie zrobiłeś niczego, czym zasłużyłbyś na taką fortunę. Może nadal myślisz, że jest to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Jednak idziesz dalej, aż wreszcie wchodzisz do budynku, gdzie przez kilka minut stoisz w kolejce. Jesteś nawet trochę przygnębiony, ale wciąż masz 10 tysięcy dolarów. Kasjera nie obchodzą Twoje odczucia. Możesz być szczęśliwy albo zdesperowany. Dla niego nie ma to żadnego znaczenia. Decydujące znaczenie ma nie to, czy pieniądze są Twoje, czy też nie, ale czek i podpis osoby, która go dla Ciebie wystawiła. Twoje odczucia są to bez znaczenia. Krok drugi w poznawaniu Bożej woli w Twoim życiu i zrozumieniu Jego prowadzenia jest bardziej ostrzeżeniem niż rzeczywistym procesem. Brzmi ono: w swoim życiu nie możesz kierować Cię odczuciami. Jest to ważne ostrzeżenie, zwłaszcza dlatego, że często jesteśmy kuszeni, by łamać tę zasadę. Kiedy zaczynasz szukać Bożej woli w danej kwestii, zawsze masz jakieś pierwsze wrażenie co do tego, jaka powinna być Jego odpowiedź. Później, gdy odpowiedź się odwleka, nie jest trudno o zniecierpliwienie i zniechęcenie. Jednak nie powinieneś ufać pierwszemu wrażeniu, ani poddawać się emocjom w momencie podejmowania decyzji. Odczucia nie są bezpiecznym przewodnikiem. Ludzie z kampus Crusade for Christ mają taką małą książeczkę Cztery prawdy duchowego życia, za pomocą której obrazują to zagadnienie. Na obrazku znajduje się lokomotywa, węglarka i wagon. Lokomotywa jest oznaczona napisem fakt. Węglarka reprezentuje wiarę, wagon odczucia. Jeśli chcecie poruszać pociąg za pomocą wagonu, na pewno będziecie mieli problem. To lokomotywa musi ciągnąć cały pociąg. Prawdę mówiąc, lokomotywa równie dobrze może jeździć bez wagonów. Uczucia mogą odnosić się do wielu dziedzin życia. Gdy obawiasz się zrobić daną rzecz, gdy nie jest to pasjonujące, gdy myślisz, że będzie to śmieszne, gdy naprawdę wydaje ci się, że nie nadajesz się do tego zadania. Gdy rzeczywiście jest to coś, czego zawsze chciałeś. Lista taka mogłaby się ciągnąć w nieskończoność. Odczucia zarówno dobre, jak i złe pojawiają się w różnych odmianach. Starając się zrozumieć Bożą wolę co do Twojego życia, powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie 8 kroków, a nie tylko 1 czy 2, i właśnie dlatego ten drugi stopień jest tak istotny w całym tym procesie. 8 stopni zapewnia Ci zrównoważony system sprawdzający. Jeśli po drodze zgubisz jakiś sygnał na danym poziomie, to inne stopnie mogą wskazać Ci, gdzie popełniłeś błąd. Ostatecznie decyzję podejmuje się na podstawie pełnego obrazu, a nie na podstawie jakiegoś pojedynczego kroku. Jednak szczególne ostrzeżenie odnosi się właśnie do tego drugiego kroku, ponieważ jest on prawdopodobnie stopniem, na którym najłatwiej dojść do wniosku, że na jego podstawie można podjąć prawidłową decyzję. Ostrzeżenie to jest ważne dlatego, że wrażenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą spełnić rolę dosyć mocnej podniety.
Jeśli będziesz próbował napędzać swoje duchowe życie emocjami, może okazać się, że usiłujesz ciągnąć pociąg przy pomocy wagonu. Coś takiego zaprowadzi cię donikąd. Mimo wszystko nie powinniśmy dyskredytować znaczenia odczuć. Jedną z metod, za pomocą których Bóg przekazuje nam swoją wolę, jest działanie Ducha Świętego na nasze serce. Jego działanie i nasze odczucia mogą wydawać się podobne czy nie. Jak wobec tego odróżnić zwykłe odczucia, wrażenia chwili od działania ducha na twój umysł? Przede wszystkim musimy tu sobie powiedzieć, że są odczucia, które są grzeszne i takie, które nie są grzeszne. Grzeszne odczucia to obawa, pożądanie, niedowierzanie, złość czy zawiść. Odczucia, które nie są grzeszne, to nadzieja, szczęście, znużenie, głód czy smutek. Szatan lubi działać, wykorzystując nasze uczucia, by odprowadzać nas od Boga. Gdy odczuwamy radość i jesteśmy optymistami, będzie starał się doprowadzić do innych skrajności, aż staniemy się fanatyczni i zarozumiani, a w konsekwencji odejdziemy od Boga. Gdy czujemy się zniechęceni i jesteśmy smutni, będzie próbował obudzić w nas strach i nieufność, aż w końcu ulegniemy jego pokusom. Coś takiego zdarzyło się w życiu Eliasza. Na górze Karmel miał bardzo pozytywne uczucia. Minęły 3,5 roku głodu i nadszedł czas na ostateczną rozgrywkę pomiędzy Bogiem a Baalem. Jego wiara była mocna. Był przekonany, że Bóg zareaguje, gdy chodzi o obronę jego honoru i jego imienia. Jak wielkie uczucia musiały nim targać, gdy stał na górze i oczekiwał na to, co za chwilę miało się wydarzyć. To było niesamowite uczucie, gdy z nieba zstąpił ogień i pochłonął ofiarę razem z ołtarzem oraz wodą wokół niego. Wkrótce Eliasz doprowadził do egzekucji 400 proroków Baala. To wydarzenie również silnie oddziaływało na jego system nerwowy. Z pewnością jego serce pękało ze smutku i zgrozy z powodu zadania, jakie miał do wykonania. Później szedł na szczyt góry, by modlić się o deszcz. Deszcz nie spadł natychmiast, tak jak było to w przypadku ognia z nieba. Tak więc do serca Eliasza zakradły się wątpliwości. Pozostał na szczycie, badając swoje serce i wciąż prosząc Boga o odpowiedź tak długo, aż sługa jego powrócił z informacją, że na horyzoncie pojawiła się mała chmura. A gdy spadł deszcz, Eliasz podniósł się i biegł przed rydwanem Achaba aż do miasta. Był to chyba pierwszy maraton. Kiedy Eliasz tej nocy przykrył się swoim płaszczem i położył spać w zacisznym miejscu nad zamurami miasta, musiał czuć się tak wyczerpany psychicznie jak nikt dotąd. Był również zmęczony fizycznie. Na skutek tego długiego i pełnego przeżycia dnia nerwy w nim grały, a różne myśli przebiegały przez głowę. I w takiej chwili szatan wykorzystał emocje, które przecież nie były grzeszne, by obrócić w takie, które były grzeszne. Nagle obudzono raptownie Eliasza, by go oszczędzić, że Izebel czyha na jego życie. I w tym momencie jego znużenie, głód, troski przeistoczyły się w strach. Nagle przeszedł na terytorium szatana. Strach nie jest dobrym uczuciem, również w Bożych oczach. Bojaźliwi wymienieni są pośród tych, którzy miejsce będzie w jeziorze ognia razem z innymi potępionymi grzesznikami. Czytamy w tym objawieniu 21, werset 8. Pomimo silnej wiary, którą wcześniej posiadał, teraz ogarnął go paniczny strach i zaczął myśleć, jakby tu ratować swoje życie. Opuścił więc swoje stanowisko, by uciec na pustynię, by ujść przed groźbami Izebel. Był do tego stopnia przygnębiony, że zaczął prosić Boga o śmierć. Myślał, że został jedynym wiernym wyznawcą Boga. Jaki to kontrast między wystraszonym, uciekającym Eliaszem, a Eliaszem z góry Karmel,
który wołał do zgromadzonego wokół tłumu: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Pan, Baal, idźcie za Nim. Pierwsza Królewska, rozdział 18, werset 21. Tak więc jedynym wyznacznikiem tego, czy Twoje odczucia pochodzą od Ducha Świętego, czy też są jedynie Twoim własnym przeświadczeniem, może być tylko to, czy w świetle Pisma Świętego są one grzeszne, czy nie. Można więc powiedzieć, że Duch Święty nigdy nie będzie prowadzić Cię przez grzeszne odczucia. W 2 Tymoteusza, rozdział 1, werset 7 jest napisane: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Inny aspekt, który powinniśmy rozpatrzeć, dotyczy próby określania, czy Twoje odczucie jest czymś naturalnym, czy może działaniem Ducha Świętego na Twoje serce. Aby to ustalić, należy rozpatrzeć, jaka jest różnica pomiędzy uznaniem za winnego a deprymującym poczuciem winy. Takie poczucie winy zawsze pochodzi od szatana. Uświadomienie winy zawsze pochodzi od Ducha Świętego. Pozornie te dwa odczucia mogą wydawać się podobne, ale deprymujące poczucie winy zawsze pozostawia nas zdesperowanych i bez nadziei. Kiedy diabeł pastwi się nad nami, za pomocą przygniatającego poczucia winy, chce, byśmy poddali się i popadli w rezygnację, a potem pozostawia nas w przekonaniu, że nie ma już dla nas żadnego ratunku. Z drugiej strony, uświadomienie winy pochodzące od Ducha Świętego napawa nas odwagą i nadzieją na przyszłość. On nigdy nie pozostawia nas w rozpaczy. Duch Święty nigdy nie prowadzi nas do przekonania i uznania naszej głębokiej potrzeby Bożej łaski, bez pominięcia tego, że jej źródłem jest ofiara Jezusa i Jego sprawiedliwość, która została nam przypisana. Duch Święty przynosi uświadomienie winy, nigdy potępienie równoznaczne ze skazaniem. Kolejnym czynnikiem, który jest istotny przy próbie odróżnienia naszych własnych odczuć od wpływu Ducha Świętego, jest pytanie o to, kto znajduje się w centrum uwagi. Nasze odczucia mogą zaprowadzić nas do postawienia naszych własnych interesów na pierwszym miejscu i do skupienia uwagi na tym, co jest najlepsze dla nas. Duch Święty poprowadzi nas przede wszystkim do uwielbienia Boga i oddania Mu chwały oraz zwróci naszą uwagę na potrzeby tych, którzy żyją wokół nas. Jan Chrzciciel wcale nie miał ochoty pozostawać w więzieniu Heroda. Zawsze lubił przestrzeń, cenił sobie to, że może iść gdzie chce i robić to, co chce. Prowadził aktywny tryb życia. Wcale nie był bardziej zadowolony z uwięzienia, niż byłbyś ty czy ja. Gdyby jednak swoje własne potrzeby uznał za najważniejsze, to szybko wycofałby się ze swoich surowych upomnień i odzyskałby wolność. Jednak odłożył na bok swoje pragnienia, ponieważ lojalność względem Boga domagała się, aby nie bacząc na obawy, opowiedział się za prawdą, pozwalając w ten sposób być odpowiedzialnym za konsekwencje swojej wierności. Taką postawą wywyższył Boga i oddał Mu chwałę. Pomimo izolacji i osamotnienia wciąż twierdził: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jan, rozdział 3, werset 30. Czasami możemy dostrzec różnicę pomiędzy naszymi odczuciami a działaniem Ducha Świętego, stosując sprawdzian za pomocą rozsądnego rozumowania. Na podstawie analizy rozwoju procesu od przyczyny do skutku jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, kiedy podnosimy konsekwencje złych wyborów. Bóg chce, abyśmy podejmowali się próby sprawiedliwego osądzania i używania zdrowego rozsądku w życiowych decyzjach. Jednak nie zawsze zdrowy rozsądek jest wyznacznikiem. Niektóre spośród wydawałoby się głupich posunięć były dokonane przez tych, którzy znajdowali się pod ścisłą kontrolą Boga.
Co powiedzielibyście na temat Gedeona, który zaatakował wroga 300-osobową armią zaopatrzoną w dzbany i pochodnie? A co o Jonatanie i jego giełku, którzy we dwóch pokonali wojska wroga? A co o Dawidzie, który w ubraniu prostego pasterza wystąpił w pojedynkę przeciwko okrytemu zbroją od stóp do głów olbrzymowi Goliatowi? Albo o Jozuem, próbującym zdobyć miasto, okrążając je i dymiąc w trąby. Jeśli znajdujemy się pod Bożą kontrolą i poddaliśmy się Jego prowadzeniu, to czasami może On pokierować nami tak, że będzie nam się wydawało, że jest to wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. Tak więc czynniki te musimy brać pod uwagę, jednak one same nie mogą stanowić ostatecznego dowodu na to, czy coś jest zgodne z Bożą wolą, czy też nie. Rozróżnienia pomiędzy zwykłymi odczuciami a działaniem Ducha Świętego możemy również dokonać poprzez sprawdzian czasu. Jeśli mamy podjąć jakąś decyzję, to dobrze jest poczekać z tym trochę. Poświęcenie pewnej ilości czasu na modlitwę i rozważania przyhamuje nasze zapędy. Chociaż nie zawsze metoda ta przyniesie pożądane rezultaty. Czasami potrzeba czegoś więcej. Weźmy na przykład Pinehasa. W momencie, kiedy Izraelici wkraczali do ziemi obiecanej, spisek zwiedzenia Izraela przygotowany przez Bileama został wprowadzony w życie. Rebelia rozprzestrzeniła się do tego stopnia, że jeden z izraelskich przywódców bez żadnego skrępowania w biały dzień wprowadził do swojego namiotu obcoplemienną niewiastę, by z nią uprawiać nierząd. Wówczas Pinehas, syn kapłana, nie poszedł do domu, aby przemyśleć tę sytuację i upewnić się, czy nie jest zbyt impulsywny. Wtargnął do namiotu i przybił ich do ziemi jednym pchnięciem oszczepu. Maria Magdalena podczas uczty u Szymona nie czekała do następnego dnia, by upewnić się, czy w dalszym ciągu ma ochotę namaścić Jezusa. Gdyby poczekała, nie miałaby już tej możliwości. Gdy Duch Święty pobudził Marię do działania, ona zrobiła to natychmiast. Prawdopodobnie nie potrafiłaby wytłumaczyć, dlaczego wybrała właśnie ten moment na uczczenie Jezusa. Kiedy posypiały się oskarżenia, milczała. Za to Jezus ustosunkował się natychmiast. Doceniając ten niecodzienny akt miłości, wypowiedział ciekawą obietnicę. Powiedział, że do skończenia świata będzie opowiadane to, co ona zrobiła, gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia. A w tej chwili jest to przypomnienie po raz kolejny. Tak więc są pewne rzeczy, które bierzemy pod uwagę, gdy chcemy przekonać się, czy nasze odczucia są tylko subiektywnymi odczuciami, czy pochodzą od Ducha Świętego. Możemy rozważać, czy są one grzesznymi uczuciami. Możemy być świadomi różnicy pomiędzy poczuciem winy a przekonaniem. Możemy dostrzec, czy naszą uwagę skupiamy na sobie, czy też raczej zależy nam, by wywyższyć Boga. Możemy zastosować test rozumu i osądu. Możemy wypróbować również sprawdzian czasu, jeśli jest czas na taki test. Ale najlepszym sposobem na rozpoznanie różnicy pomiędzy zwykłymi odczuciami a wewnętrznym głosem Ducha Świętego jest osobista znajomość Boga. Tak jak to powiedziane w tekście z 10 rozdziału Ewangelii Jana, cytowanym w poprzednim rozdziale, owce rozpoznawają głos swojego pasterza i odróżniają ten głos od obcych głosów, ponieważ znają swojego pasterza. Abraham znał Boga. Niejednokrotnie w nocy pod usianym gwiazdami niebem, gdy wszyscy spali, spędzał wiele czasu z Bogiem. Gdy Bóg powiedział mu, aby opuścił swoją ojczyznę, rodzinę i by udał się do nieznanego kraju, posłuchał, ponieważ znał ten głos z wcześniejszych z nim kontaktów.
nie kierował się swoimi odczuciami. Kierowany był instrukcjami, o których wiedział, że pochodzą od Boga. Pod koniec swojego życia, kiedy nadszedł czas na ostatni test, nie potrafił pokierować się jedynie odczuciem. Całe jego ojcowskie serce opierało się, by wykonać polecenie złożenia w ofierze ukochanego syna. To polecenie było sprzeczne ze wszystkimi jego nadziejami i marzeniami, obietnicami, które mogły teraz runąć. Ale on znał głos Boga i odsuwając na bok uczucia, niezależne jak silne one były, znowu postąpił zgodnie ze słowem swojego Pana. Jak wiemy, Abraham dobrze słyszał głos Boga i gdy był tak wypróbowany, Bóg dał niesamowite rozwiązanie, udzielając przez to lekcji, która przemawiać będzie przez całe wieki do całego wszechświata. Jest to lekcja o miłości Boga, którą wyraził w zesłaniu na świat swego Syna, aby umarł za nas. Jeśli więc chodzi o poznawanie Bożej woli co do naszego życia, to ważne jest, aby nie kierować się wyłącznie odczuciami, lecz wziąć pod uwagę wszystkie kroki wiodące do rozpoznania Jego prowadzenia. Jednak najpewniejszą metodą jest poznawanie Go, a wtedy On sprawi, że z łatwością odczytasz, jaka jest Jego wola. Znajomość Boga i rozpoznanie Jego głosu są podstawą do tego, by być pewnym, że nie kierujemy się w życiu zwykłymi odczuciami. Dziękuję.